do tyłu. Kilka osób z naszej ekipy uczęszczało dokładnie do tej szkoły. Najlepiej wspominamy lekcje historii z panem Markiem Wercarzem. Również bardzo dobrze oglądały nam się pokazy samolotów prowadzone z pasji. Ale życie nie jest tak kolorowe i pisze różne scenariusze. Niestety dowiedzieliśmy się o jego chorobie, która pokrzyżowała jego dalszy plan. Więc postanowiliśmy mu pomóc. Także zapraszamy Was na zlot, w którym postaramy się wesprzeć Bartka. Lokalizacja jest wszystkim dobrze znana i tak jak co roku widzimy się na Placu Targowym w Grębowie 16 grudnia już od godziny 18. Chyba każdy wie, jak wyglądają nasze zimowe charytatywne zloty, więc pamiętajcie ubrać siebie i swoje auto odpowiednio do wydarzenia. Obowiązkowo czapki, lampki czy nawet choinki. Każde ilości są do Waszej dyspozycji. Każdy pojazd mile widziany, dlatego możesz paść osobówką, terenówką, ciężarówką, koparką, a nawet kombajnem czy zwykłym rowerem. Oczywiście pamiętajcie, że nie tylko auta tworzą zlot. To Wy odgrywacie największą rolę, więc brak auta nie powinien przeszkodzić Ci w przybyciu na charytatywny. Przez całe wydarzenie będzie można zagrzać się ciepłą herbatką, kiełbaską lub dobrym słowem od strażaków Grębowa. Po przekazaniu zebranej kwoty Bartkowi ruszymy na przyjazd ulicami gminy Grębów. Niektórzy potrafili przełożyć nawet urodziny siostry, aby tylko u nas być, więc nie możecie zabraknąć. Więc szykujcie auta i widzimy się na zlocie.